We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome to this main session. Witam na głównej sesji dotyczącej działalności wielostronnej grupy roboczej do spraw sieci polityk rzeczywistego dostępu. Sonia, niestety na platformie Zoom nie słyszymy, co dzieje się na sali konferencyjnej. Czy mnie słychać, pyta pani moderatorka. Czy mogę poprosić o wsparcie techniczne? Sylwia jest moją współmoderatorką, która będzie się z nami łączyć przez internet. Czy teraz już wszystko działa? Doskonale. Sprawdźmy jeszcze, czy wszyscy uczestnicy, którzy łączą się z nami przez internet, nas słyszą. Sylwia, dobrze. Wszyscy potwierdzają, doskonale. Raz jeszcze zacznę. Witam wszystkich serdecznie. Witam na głównej sesji poświęconej działalności Wielostronnej Grupy Roboczej do spraw sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu. Nazywam się Sonia George, jestem dyrektorką wykonawczą w organizacji czy w sojuszu zajmującym się dostępnością internetu. Reprezentuję konkretnie Web Foundation i będę tutaj współmoderatorką tej dyskusji. Cieszę się, że tak wielu uczestników bierze udział w tej dyskusji tutaj na sali. Mamy też wielu uczestników, którzy łączą się z nami przez internet. Oto plan naszych obrad. Zacznę od krótkiego wstępu, który będzie dotyczył działalności naszej grupy roboczej do spraw sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu. Jest to niezwykle ważne, ponieważ będziemy tłumaczyć, na czym polega koncepcja rzeczywistego czy tak zwanego wartościowego dostępu. Następnie będziemy mieć przemówienia dwóch specjalistów, pani Henriette Esterhuysen oraz pani Marielcy Oliviery, która jest tu ze mną, reprezentuje UNESCO, a następnie będziemy mieć czas na krótką wymianę zmian na temat trzech podstawowych zagadnień, na których koncentruje się działalność sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu, a na koniec krótkie podsumowanie wygłosi pan Yuwang Zhu. Sylwia, moja współmoderatorka, a także ja sama, będziemy starać się moderować tę dyskusję i mam nadzieję, że internet będzie z nami współpracował, wszystko przebiegnie bezproblemowo i wszyscy będą mogli uczestniczyć w naszych obradach, bez względu na to, czy jesteśmy tutaj w Katowicach, czy w jakimś innym miejscu na świecie. A zatem zastanówmy się, czym jest rzeczywisty dostęp do internetu. Zanim przejdziemy do dyskusji, pragnę wyjaśnić, że nasza sieć na rzecz polityk rzeczywistego dostępu została ustanowiona, aby umożliwiać dyskusję na temat tego istotnego tematu, jakim jest włączenie cyfrowe ludzi na całym świecie. Chcieliśmy się tutaj odnieść do problemu dużego rozdźwięku i braku równości, a także do przepaści cyfrowej, z którą mamy do czynienia szczególnie w państwach tak zwanego globalnego południa. Rzeczywisty dostęp to dostęp, który obejmuje trzy podstawowe składniki. Po pierwsze, dostęp do internetu musi być dostępny i przystępny cenowo. Kolejnym składnikiem jest łączność, sprawna, dobrze działająca łączność, a także trzeci element wchodzi tutaj w grę, czyli społeczne środowisko, które umożliwia rzeczywisty dostęp do internetu. Przede wszystkim musimy skupić się na tym pierwszym elemencie, czyli na przystępności cenowej, tak aby wszyscy mogli mieć dostęp do internetu bez względu na zasobność swojego portfela. Chcemy, aby dostęp do internetu był rzeczywisty, aby była infrastruktura, która umożliwia taki dostęp. A jeżeli chodzi o środowisko społeczne, to chodzi nam tutaj o umiejętności, potencjał, język, a także wszystkie dodatkowe
obszary, które są konieczne, aby zapewnić, że każdy będzie mógł korzystać z rzeczywistego dostępu do internetu i z rzeczywistej łączności cyfrowej. Wyjaśniam to już na początku naszej sesji, ponieważ dla nas rzeczywisty, wartościowy dostęp do internetu to takie narzędzie, dzięki któremu każdy będzie mógł korzystać w pełni z internetu. A więc jeżeli mamy rzeczywisty dostęp do internetu, możemy w pełni wykorzystywać potencjał, który niesie ze sobą rozwój przestrzeni cyfrowej. W takim właśnie celu założono sieć na rzecz polityki rzeczywistego dostępu. Taki jest nasz cel. Nasz cel dotyczy także tego, aby analizować takie obszary, które pozostawały gdzieś na marginesie innych dyskusji. Dzisiaj podczas naszej sesji będziemy wsłuchiwać się w słowa osób, które specjalizują się w różnych aspektach związanych z rzeczywistym dostępem. Choć oczywiście wiele prac toczy się już między innymi pod egidą specjalnego wysłannika, sekretarza generalnego do spraw technologii. Także ITU zajmuje się pewnymi kwestiami. Niektórzy z nas, nawet organizacja, którą ja reprezentuję, współpracuje z ITU i zajmujemy się kwestiami dotyczącymi przystępności cenowej internetu, ale my, jeżeli chodzi o naszą sieć na rzecz polityki wartościowego, rzeczywistego dostępu, stwierdziliśmy, że są jeszcze pewne braki. Braki, które trzeba zapełnić, aby zadbać o to, by każdy na świecie miał rzeczywisty dostęp do internetu. Po pierwsze, chciałabym podziękować wszystkim członkom naszej sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu. Dziękuję też wszystkim partnerom, którzy umożliwiają nam sprawną pracę, szczególnie w ciągu ostatnich 4-5 tygodni. Miejmy nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana także w przyszłym roku. Chciałabym docenić także wkład wniesiony w liczne organizacje, które uczestniczyły w naszych pracach, wspierały nas na różne sposoby, a także przedstawiały raporty, które przyczyniły się wydatnie do naszych prac i umożliwiły dyskusję na ten temat. Chciałabym tutaj wspomnieć między innymi o organizacji ICANN, o UNESCO, o ITU, szczególnie o wysłanniku specjalnym do spraw technicznych, a także o innych organizacjach, które rzeczywiście wniosły niezastąpiony wkład w nasze prace. Zachęcam do tego, aby zapoznawać się z ich pracami i z ich wkładem wniesionym w nasze postępowanie. I zanim przejdę dalej, chciałabym przedstawić dwóch prelegentów. O pierwszą prelegentką będzie Henriette Esterhuizen, która reprezentuje wielostronną grupę doradczą MAG w ramach IGF. Jest ona przewodniczącą MAG. Henriette, bardzo cieszymy się, że jesteś z nami. Znamy się już od lat i muszę podkreślić, że starasz się promować kwestie związane z włączeniem cyfrowym na całym świecie. Poproszę cię teraz, abyś powiedziała nam troszkę o swojej roli w MAG, a także o tym, jaka jest rola MAG, jeżeli chodzi o wspieranie działalności sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu. Bardzo proszę, abyś opowiedziała nam o tym, jaka jest twoja wizja waszej dalszej działalności w przyszłości. Pamiętam, że spotkałyśmy się w 96 roku w Pretorii, chyba 96, może 97, ale dokładnie to pamiętam, nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie chcemy zdradzać naszego wieku. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim za obecność. Myślę, że dostęp rzeczywisty do internetu to jest temat, który poruszamy podczas szczytu IGF już w zasadzie od samego początku tej inicjatywy. Tak naprawdę Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowano także po to, aby zwiększać poziom włączenia cyfrowego. Świat się zmienia, czasy się zmieniają, ale to wyłączenie społeczne cały czas gdzieś tam jeszcze pokutuje. Cały czas ludzie na świecie nie mają rzeczywistego dostępu do internetu, więc musimy wyjść od tego. Myślę,
także, że przed nami jeszcze daleka droga, ale sieć na rzecz polityk rzeczywistego dostępu może nie tylko skupiać się na tym, co trzeba zrobić, bo myślę, że już w dużym stopniu rozumiemy, czego nam potrzeba. Musimy mieć na przykład dynamiczne podejście do regulacji, do przydzielania częstotliwości w ramach widma. Wiemy, że musimy dawać większą decyzyjność lokalnym społecznościom, ułatwiać im samodzielne przyłączanie się do internetu. Musimy pamiętać, aby nie regulować nadmiernie przestrzeni cyfrowej. Wiemy, że potrzebujemy rozwiązań krajowych i tutaj patrzę na uczestników tej debaty, którzy także na poziomie krajowym opracowują konkretne rozwiązania umożliwiające taki dostęp. A zatem wiemy, co trzeba zrobić. Ale musimy teraz zastanowić się nad tym, dlaczego te rozwiązania, które już zdefiniowaliśmy, nie są wdrażane, bo wiemy, że są rozwiązania, które mogą się sprawdzić, ale nie są one w wystarczającym stopniu wdrażane. Gdzieś muszą istnieć jakieś przeszkody, jakieś bariery i musimy te kwestie rozwiązać. Popatrzmy na przykład na to, co dzieje się w Kenii, na to, co dzieje się w Brazylii. Organ regulacyjny między innymi w Brazylii udziela licencji na korzystanie z konkretnych częstotliwości. Widzimy także, że organ regulacyjny z Meksyku, z Argentyny także wprowadza różnego rodzaju rozwiązania. Widzimy więc, że innowacje są wdrażane, coś się dzieje, ale uważamy, że sieć na rzecz polityk rzeczywistego dostępu może jeszcze wnieść szerszy wkład, może pomóc między innymi w tym, aby komunikować się z odbiorcami na temat tego, co można byłoby zrobić jeszcze. I musimy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to wszystko, te wszystkie rozwiązania nie są wdrażane w praktyce. Czy przeszkodą są kwestie finansowe, czy jakieś interesy pewnych grup wchodzą tutaj w grę i mogą nam utrudniać praktyczną realizację tych zamierzeń. A zatem musimy wyjść od konsensusu, ale przede wszystkim skupić się na wdrażeniu, a także na monitorowaniu oraz na ocenie. Cieszę się, że jest tu z nami przedstawiciel UNESCO, ponieważ UNESCO opracowało zestaw takich wskaźników, które pozwalają nam pewne rzeczy mierzyć i dzięki tym pomiarom możemy też zidentyfikować problemy o charakterze wąskich gardeł. Dziękuję bardzo, to bardzo istotna uwaga i naprawdę dotykamy tutaj kwintesencji tego zagadnienia podczas dzisiejszej sesji. Będziemy dyskutować o tym, w jaki sposób sieć na rzecz polityk rzeczywistego dostępu stwierdziła, że należy skupić się na trzech konkretnych obszarach zainteresowania. Uznaliśmy, że te obszary zainteresowania są ważne, ponieważ mogą nam pomóc zapełnić te luki, jeżeli chodzi o konieczne działania. Myślę, że zgadzamy się do tego, co trzeba zrobić, ale rzeczywistość jest taka, że brak jest wspólnych ram, których można by przestrzegać wszędzie na świecie. Bo oczywiście muszą być pewne różnice, ale potrzebowalibyśmy ogólnych wytycznych dotyczących rzeczywistego dostępu i myślę, że wielu uczestników naszej sieci zajmuje się tymi kwestiami. Szczególnie pragnę tutaj zwrócić się do Marii, która reprezentuje UNESCO, a jak powiedziałam, UNESCO opracowało zestaw takich wskaźników, które pozwalają nam uzyskać twarde dane, które pozwalają nam odpowiadać na pytania, na które trudno jest odpowiedzieć, a więc pytania na przykład dotyczące treści, języka, umiejętności, a także innych elementów, od których trzeba wyjść, które trzeba dobrze zrozumieć, które trzeba mieć możliwość porównywać i do których mogą się odnosić rządy narodowe. Maria, naprawdę bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Twoja prezentacja, którą już słyszeliśmy na forum IGF, była niezwykle interesująca. Mam nadzieję, że ty sama oraz twoi współpracownicy będziecie dalej opowiadać nam na temat tego, co robi UNESCO, jeżeli chodzi o te wskaźniki, które opracowaliście. Dziękuję bardzo, Sonia. Dziękuję, Henriette. Cieszę się, że mogę być tutaj z państwem w tak znamienitym gronie prelegentów i specjalistów od rzeczywistego dostępu. Naprawdę nasza działalność jest niezwykle ważna. Jest bardzo wartościowa w każdym znaczeniu tego słowa. Chcę teraz odnieść się do tego, czym są ramy Rome. Poproszę o slajdy. Dzień dobry. Dziękuję. Tak, mamy slajdy.
Bardzo krótko odniosę się do tego, czym zajmuje się UNESCO. UNESCO chce zapewnić swobodny przepływ i wymianę koncepcji, idei, zarazem z wykorzystaniem słów, jak i z wykorzystaniem obrazów, a więc chodzi nam o umożliwienie takiego swobodnego przepływu różnych pomysłów, a nie tylko towarów oraz usług. Oczywiście dla nas wszystkich włączenie w kontekście tego globalnego rynku jest niezwykle ważnym elementem i zawsze stanowi część dyskusji na temat internetu od samego początku. Mamy świadomość tego, że mamy rozdźwięk na całym świecie, jeżeli chodzi o dostęp do technologii cyfrowych. Ta przepaść cyfrowa wcześniej miała bardziej charakter infrastrukturalny, tak była rozumiana, a nie była rozumiana w kategoriach tego, co trzeba zrobić, aby dostęp do internetu był rzeczywisty i gwarantował możliwość zapoznania się z wartościową treścią, z wartościową wiedzą i informacjami zawartymi w internecie. A zatem widzimy tutaj kwestię włączenia, ale także kwestię łączności, kwestię infrastruktury, ale także chodzi o możliwość odniesienia rzeczywistych korzyści z obcowania z treściami dostępnymi w internecie. W ramach naszej działalności podkreślamy ochronę praw człowieka, swobodę wypowiedzi, a także dostęp do informacji, a zatem internet powinien nam to wszystko umożliwiać, powinien także nas przybliżać do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim przyjrzeć się temu, w jaki sposób możemy porównywać dane, które pozwalają nam na konkretny pomiar rzeczy, które dzieją się w internecie i w jaki sposób możemy zbierać dowody, na których możemy się oprzeć w kształtowaniu odpowiednich polityk. Odniosę się teraz do ram Rome. Tworzenie tych ram było procesem, w który zaangażowanych było wielu interesariuszy. Przebiegał ten proces w ramach trzech etapów. Etap pierwszy dotyczył badań. W ramach tego etapu przeanalizowaliśmy dużą grupę interesariuszy, rozmawialiśmy z nimi, pytaliśmy o to, jakie zasady, jakie warunki muszą być spełnione, aby można było rzeczywiście korzystać z internetu w sposób wartościowy. Drugi etap dotyczył pomiaru zebranych danych, tak abyśmy mogli przekonać się, że zmierzamy w odpowiednim kierunku i tworzyć odpowiednie polityki. Etap trzeci dotyczył pilotażowych programów oraz weryfikacji tych ram, tak abyśmy mogli sobie otwarcie powiedzieć, że tak, te ramy się sprawdzają i dobrze działają. Ramy Rome powstały na podstawie szerokiego procesu konsultacji. I tutaj Henriette była szczególnie zaangażowana w ten aspekt ram Rome. I można powiedzieć, że tutaj w ramach tego systemu zebraliśmy 303 różne wskaźniki, podzieliliśmy je na 5 kategorii. I są tutaj kategorie dotyczące praw człowieka, otwartości, dostępności, wielostronnego podejścia oraz kwestii przekrojowych, które pomagają nam konkretnie zrozumieć kontekst, w którym ludzie korzystają z ekosystemu cyfrowego, abyśmy mogli sprawdzić, czy ten ekosystem rzeczywiście jest oparty na prawach człowieka i umożliwia dostęp wielostronny do swoich zasobów. A zatem tutaj widzimy te wskaźniki. Tych wskaźników jest dość sporo. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy tutaj od tego, na przykład, jaka jest populacja danego kraju, jaka jest zdolność inwestycyjna, a więc to także bierzemy pod uwagę w naszych wskaźnikach. Opracowaliśmy i podzieliliśmy je na 5 kategorii. Tutaj widzimy te kategorie: prawa człowieka, otwartość, dostępność dla wszystkich, zaangażowanie różnych interesariuszy oraz kwestie przekrojowe, o tym już mówiłam. I teraz pokażę tylko jedną z tych grup. Jeżeli chodzi o prawa, to jakie mamy tutaj wskaźniki? Po pierwsze, przyglądamy się temu, czy
w danym kraju istnieją pewne ramy związane z przestrzeganiem praw człowieka w konkretnym kraju albo na jakimś terytorium. Więc nieważne, czy tutaj mówimy o świecie rzeczywistym czy o świecie online. Chodzi o istnienie pewnych ram chroniących prawa człowieka w danym miejscu. Następnie przechodzimy już do bardziej szczegółowych kwestii związanych z prawami człowieka w kontekście internetu, a więc na przykład swoboda wypowiedzi, prawo dostępu do informacji, prawo do czy swoboda zrzeszania się, a także prawo do prywatności oraz korzystanie z praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Patrzymy także na kolejną kategorię, czyli otwartość, czy w danym kraju funkcjonuje otwarty rynek, czy treści oferowane są w sposób dostępny i czy można je udostępniać także w sposób wartościowy. Kolejna kategoria to dostępność dla wszystkich i tutaj analizujemy, czy istnieją ramy regulacyjne, które zapewniają dostęp dla wszystkich, czy łączność z internetem jest przystępna cenowo, czy każdy może sobie na taką łączność pozwolić i aby sprawdzić, czy nikt tutaj w tym kontekście nie jest pozostawiony sam sobie. Patrzymy też na to, czy treści w internecie dostępne są w językach lokalnych. Pamiętajmy, że na całym świecie ludzie posługują się ponad 7000 języków, ale w internecie aktywnie posługujemy się zaledwie 300 językami. Nawet jest to mniejsza liczba niż 300, a zatem musimy zastanowić się nad tym, czy ludzie, użytkownicy internetu rzeczywiście mogą korzystać z tych treści, które w internecie znajdują. A zatem to są te elementy, które według nas są niezbędne. Jeśli chodzi o nasze zaangażowanie wielostronne i wypracowywanie takich wielostronnych wskaźników, to również przyglądamy się temu, czy te ramy są spójne z międzynarodowymi normami, takimi jak na przykład prawa człowieka. Czy jest taki mechanizm zarządzania internetem na poziomie lokalnym, który reprezentuje również określone normy międzynarodowe. I wreszcie chcemy też zastanowić się nad tym, czy internet jest taką przestrzenią, która jest bezpieczna dla dzieci, która promuje równość płci, czy jest to taka przestrzeń, która promuje zrównoważony rozwój, czy można mieć do niej zaufanie i czy rzeczywiście kwestie etyczne są również przedmiotem debat. Czy wystarczająco dużo wiemy na temat dezinformacji w internecie? Czy mamy już narzędzia walki z dezinformacją, z ekstremizmem i z mową nienawiści w internecie? To są te elementy, nad którymi my się pochylamy. I teraz chcę jeszcze poprosić moją koleżankę, żeby kontynuowała naszą prezentację. Dziękuję. Bardzo dziękuję naszej moderatorce za to, że nam umożliwiła wygłoszenie takiej obszernej prezentacji. Chciałabym również podziękować wszystkim z Państwa tutaj obecnym, jak również naszym słuchaczom online. Wskaźniki UNESCO w ramach RAM Rome X to jest wynik współpracy całej społeczności IGF. I my się nad tym pochylamy już od 15 lat, można powiedzieć. Wyjątkowy walor tego narzędzia polega na tym, że jest to ciągły wysiłek, który ma na celu ocenę tego, co dzieje się zarówno w sektorze prywatnym, jak również na poziomie administracji państwowych. Staramy się dokonywać takiej bardzo szeroko zakrojonej oceny tego, co dzieje się w przestrzeni internetowej, tak żeby te dobra cyfrowe mogły być korzystne dla nas wszystkich. I tutaj chciałabym zacząć od takiej strategii, która zorientowana jest na transformację cyfrową. Mianowicie każdy kraj powinien wykonać taki pierwszy krok na drodze do oceny tego, co dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Wydaje mi się, że właśnie na poziomie krajowym potrzebna jest nam taka bardzo szeroko zakrojona ocena, która zmierza do transformacji cyfrowej.
I na przykład jedno ze sprawozdań, które chciałabym Państwu pokazać, to jest sprawozdanie niemieckie. Mam przy sobie kopię tego raportu. Tam dokonano oceny 109 wskaźników, żeby sprawdzić, na jakim etapie są Niemcy w zakresie wprowadzania cyfrowego ekosystemu. Można powiedzieć, że jest to jedno z wiodących państw, jeśli chodzi o zarządzanie transformacją cyfrową. Serdecznie Państwu polecam odwiedzenie naszej strony internetowej. Tam można sobie ściągnąć ten opublikowany raport i również inne informacje dotyczące 34 państw na 5 różnych kontynentach. Warto poczytać o tym więcej. Ten slajd pokazuje z kolei Państwu, że mimo pandemii COVID-19 nasza Rada Doradcza Wielostronna dobrze sobie radzi, kontynuując prace związane z oceną przestrzeni cyfrowej. A tutaj jeszcze kolejny slajd, który bardzo lubię, ponieważ on ilustruje wielostronne warsztaty, które się odbyły w Ekwadorze, w Urugwaju, w Paragwaju, w Senegalu. Bardzo często staramy się, aby organizacje działające w ramach forum IGF pojawiały się właśnie na takim poziomie lokalnym, tak żebyśmy mogli w sposób bardzo namacalny również rozmawiać o naszych nowych rekomendacjach. Wiem, że brakuje mi już czasu, więc powiem tylko tyle, że internet i różnorodność to są takie koncepcje, które wychodzą daleko poza przestrzeń internetową. Mówimy o nowych politykach cyfrowych, mówimy o nowych rekomendacjach dotyczących mechanizmów sztucznej inteligencji i bardzo serdecznie Państwa zapraszam jutro do przyłączenia się do spotkania dotyczącego dynamicznych koalicji. Będzie to o godzinie 9:30 w pokoju numer 8. Bardzo dziękuję. Fantastycznie jest obserwować Państwa pracę. I chciałabym rzeczywiście zaprosić Państwa do tego, aby Państwo pozostali z nami tutaj jeszcze podczas kolejnej sesji, która odbędzie się tutaj na sali plenarnej. Będzie mowa o wielojęzyczności, o treści cyfrowej dostępnej w różnych językach i będziemy jeszcze kontynuować rozmowy na temat tak zwanego rzeczywistego dostępu. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam do pozostania z nami, a ja już dziękuję naszym prelegentom za te wprowadzające uwagi. Pozostańcie proszę z nami, na pewno będą jakieś pytania później. A teraz już przechodzę do Sylwii Kadeny, do mojej koleżanki, która jest współmoderatorką tej sesji. Bardzo proszę o rozpoczęcie kolejnej części naszego spotkania. Sylwio, odezwij się do nas proszę, żebyśmy sprawdzili, czy cię słychać. Dzień dobry. Tak, słyszymy. Może moglibyśmy słyszeć cię nieco lepiej, to prośba do zespołu technicznego. A, witam Państwa z Australii. Cieszę się, że w pierwszej części naszego spotkania mogliśmy wysłuchać Henriette Esterhuizen i Mariecy. Nazywam się Sylwia Kadena. Pracuję w ramach APNIC, w ramach fundacji, która ma swoją siedzibę w Australii. Szkoda, że nie mogę być z Państwem w Katowicach, ale mam nadzieję, że kiedyś to się jeszcze wydarzy. Tak czy inaczej, dobrze, że mamy tę możliwość, żeby się ze sobą komunikować, przynajmniej online w ramach IGF. A zatem bardzo dziękuję, Henriette, za te wprowadzające uwagi, bardzo cenne. Cieszę się, że obie panie podkreśliły konieczność do poszukiwania wspólnych mianowników, wspólnej płaszczyzny porozumienia i nowych metod na rzecz lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób nasze wysiłki przekładają się na realne rezultaty dzięki właśnie ocenie zidentyfikowanych wskaźników rzeczywistego dostępu. Dobrze, że możemy zmierzyć to, jak skuteczne są nasze dotychczasowe wysiłki. I po tych wprowadzających uwagach
Nastąpią kolejne części naszej dyskusji. Będą do nas dołączać kolejni paneliści, niektórzy online, a inni obecni stacjonarnie w Centrum Kongresowym w Katowicach. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zorganizować pod względem kwestii technicznych. Moje pierwsze pytanie kieruję do ciebie, Henriette, ponieważ wiem, że będziesz musiała nas za niedługo opuścić. Wspomniałaś o tym, że ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego jeszcze nie wiemy. I podkreślałaś to, że musimy podjąć dalsze wysiłki, żeby zidentyfikować bariery strukturalne, tak żebyśmy wiedzieli, jakie są jeszcze luki w ramach naszego procesu zwiększania dostępu do internetu, żebyśmy wiedzieli, czego nam jeszcze brakuje. To prawda, że nie musimy tylko koncentrować się na usługach i serwisach online, ponieważ wiele osób wciąż jeszcze nie jest podłączonych do internetu, więc moje pytanie byłoby takie, bazując na twoim doświadczeniu i również odnosząc się do dyskusji toczącej się tutaj w ramach IGF, jakie są twoje przemyślenia na temat tych barier strukturalnych? Jak sądzisz, czego się dotychczas nauczyliśmy? Bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, że mnie wywołasz jako pierwszą do odpowiedzi, ale podkreśliłabym może kilka najważniejszych kwestii, takich najtrudniejszych. Rzeczywiście nierówny dostęp do internetu przede wszystkim zakorzeniony jest w nierównościach ekonomicznych i niestety właśnie ta nierówność o charakterze bardziej strukturalnym, bardziej ogólnym, fundamentalnym prowadzi do wykluczenia cyfrowego, a więc możemy mówić o swego rodzaju paradoksie cyfrowym, ponieważ w tej chwili potrzebujemy telefonów cyfrowych, żeby na przykład ściągnąć wartościowe aplikacje cyfrowe. Jeżeli ktoś nie ma telefonu cyfrowego, nie może jednocześnie mieć dostępu do tych aplikacji mobilnych. Podczas pandemii COVID-19 zdaliśmy sobie sprawę z tego, że internet pozwala na dostęp do edukacji, ale ci, którzy nie mają dostępu do komputerów oraz do internetu, nie mają jednocześnie dostępu do edukacji, a zatem im większy będzie postęp technologiczny, tym większy będzie ten rozdźwięk pomiędzy regionami bardziej i mniej rozwiniętymi. Mówimy o postępie technologicznym i wydawałoby się, że postęp technologiczny sprawi, że rozwiązania będą bardziej kosztoefektywne i że ta przepaść cyfrowa się zmniejszy, ale tak nie jest. Po drugie, chcę powiedzieć, że globalna społeczność nie robi wystarczająco dużo, żeby uznać, że nie ma jednego rozwiązania tego problemu. Wydaje mi się, że to, co się dzieje w naszym świecie w tej chwili, a więc bardzo szybki rozwój technologii mobilnej, to jest taki rozwój, który najczęściej podsumowany jest taką narracją, że mamy coraz to większy dostęp do urządzeń mobilnych i że fantastycznie to pozwoli nam poradzić sobie z wykluczeniem cyfrowym, ale niestety tak się nie dzieje. Widzimy, że wielu decydentów zaufało tej narracji i przestało w sposób krytyczny do tego podchodzić, a teraz widzimy, że nieprawdą jest, że zwiększona liczba użytkowników telefonów komórkowych prowadzi do większego, bardziej powszechnego dostępu do internetu. Pamiętajmy o tym, że mówimy tutaj o całym ekosystemie cyfrowym, również o sieciach społecznych, które są ważną częścią tego ekosystemu. Ważne są sieci miejskie, sieci gminne, dostęp do publicznych bibliotek, dostęp do sieci szkolnych. Pamiętajmy, że dostęp to jest taka kwestia, która dotyczy w sposób bezpośredni konkretnych ludzi. I żeby poszczególne osoby mogły korzystać z internetu, muszą mieć zagwarantowany dostęp do bardzo złożonego ekosystemu rozwiązań cyfrowych. I wydaje mi się, że w tej chwili
instytucje regulacyjne, jak również finansowe muszą się bardziej zaangażować w to, żeby ten dostęp był rzeczywisty i powszechny, ale to musi być bardzo złożony ekosystem, czyli musi w ten proces być zaangażowany sektor prywatny, sektor publiczny, szkoły, biblioteki. Wszystkie te instytucje muszą stać się częścią ostatecznego rozwiązania i myślę, że na tym polega nasz kłopot, ponieważ ludzie lubią bardzo proste rozwiązania. One mogą być proste, ale nie zawsze takie są. Mogą być proste, ale najpierw musimy sobie poradzić ze zdefiniowaniem właśnie złożoności całej sytuacji. Bardzo dziękuję. Dobre jest to wprowadzenie do mojego kolejnego pytania, do Marii Elzy. Wiem również, że pojawiło się jakieś pytanie z jednego z naszych zdalnych hubów, ale może najpierw oddam głos Marielzie. Marielzo, w reakcji na to, co powiedziała Auriet Esterhuizen, która odniosła się do tego, jak złożony musi to być ekosystem, chciałabym zapytać o sieć wskaźników Rome, które mają na celu pomiar rzeczywistego dostępu do internetu. A więc chciałabym zapytać o to, jakie są twoje doświadczenia wypracowywania wskaźników Rome na poziomie UNESCO. Jakie są twoje wnioski płynące ze współpracy z różnymi organizacjami? Na jakim etapie rozwoju w tej chwili jesteśmy? Bardzo dziękuję. Świetne pytanie. Moim zdaniem jeszcze nie dokonujemy pomiaru takiego bardzo różnorodnego zestawu wskaźników. My tak naprawdę staramy się po prostu przyglądać temu, jak różnorodne jest środowisko cyfrowe i jak bardzo odmienne osoby mogą korzystać z wartościowych treści w przestrzeni cyfrowej. Na początku koncentrowaliśmy się na dostępie, a nie na rzeczywistym dostępie, jak to teraz określamy, ponieważ zależało nam po prostu na tym, żeby zwiększyć liczbę osób podłączonych do internetu, liczbę osób, które mogą funkcjonować w przestrzeni online. I oczywiście na samym początku to była bardzo homogeniczna grupa osób, przedstawicieli klasy wyższej czy klasy średniej, dobrze wyedukowanych, które mówią w obcych językach, na przykład w języku angielskim i mogą w tym ekosystemie uczestniczyć. A potem zaczęliśmy nasze prace nad tym, jak to zrobić, żeby przestrzeń cyfrowa była bardziej różnorodna, żeby to była jedna wielka ludzka rodzina, żebyśmy mogli mieć dostęp do różnych treści w internecie, dostępnych w różnych językach i żeby ta treść była znacząca dla osób z różnych miejsc na świecie, z różnych warstw społecznych, również z obszarów wiejskich, a nie tylko miejskich i tak dalej. I na tym etapie zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli chcemy, żeby ludzie faktycznie skorzystali z tej niesamowitej skarbnicy informacji i wiedzy, jaką jest internet, żeby mogli mieć dostęp do tych zasobów, żebyśmy mogli tworzyć rzeczywiście społeczeństwa oparte na wiedzy, to musimy zagwarantować równe reguły gry i równy dostęp wszystkich. I wtedy doszliśmy do wniosku, że na przykład kobiety nie mają tak szerokiego dostępu do internetu, na przykład dlatego, że nie mają technicznego wykształcenia, nie są inżynierami i tak dalej. I takim właśnie kwestiom się przyglądamy, czyli temu po prostu, jak różnorodna jest ludzka rodzina i jak to zrobić, żeby wszyscy członkowie tej rodziny mieli dostęp do internetu. Taki jest nasz cel. Bardzo dziękuję. To był taki bardzo pozytywny komentarz. Można powiedzieć, że wyjaśniłaś nam, na czym polega ta dychotomia pomiędzy uproszczonym podejściem do kwestii przestrzeni cyfrowej, a bardziej złożonym jej obrazem. I teraz już przekazuję głos osobie, która chciała się wypowiedzieć z naszego zdalnego hubu. Czy mnie słychać? Tak. Bardzo dziękuję.
Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować za wspaniałą sesję. Dziękuję wszystkim prelegentom za cenne uwagi. I oczywiście naszym priorytetem jest zawsze osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Natomiast zastanawiam się nad tym, jak można sprawić, żeby zwiększyć rzeczywisty dostęp do internetu w tych odległych obszarach świata. I jak możemy sprawić, żeby internet był bezpieczniejszy dla dzieci i dla młodzieży, ponieważ wydaje się, że w tej chwili w internecie dzieje się zbyt wiele negatywnych zjawisk, takich jak phishing na przykład. Może ja pozwolę sobie na pierwszy komentarz. Ale na początek zapytam, czy są jeszcze inne pytania. Są jeszcze dwa, z tego co rozumiem. Ponieważ mamy niewielkie opóźnienie, będziemy musieli za chwilę przyspieszyć, więc powiem bardzo krótko. Tak, to jest świetne pytanie i rzeczywiście leży nam na sercu dostęp do sieci internetowej w obszarach odległych, w obszarach wiejskich. Wiemy o tym, że ten dostęp nie jest równy. Mówiła o tym również Maria Elza. I na pewno to są takie wymiary, które podlegają również ocenie w ramach ram wskaźników ROAM. Chciałabym też zauważyć, że oceniamy dostęp do internetu z perspektywy technicznej. Wkrótce pojawi się nasz pierwszy globalny raport dotyczący rzeczywistej łączności i właśnie tych luk w zakresie technicznej infrastruktury, które uniemożliwiają równy dostęp do internetu. Dlatego bardzo proszę śledzić informacje, ponieważ to sprawozdanie się pojawi wkrótce. Chciałam o tym wspomnieć, ponieważ rzeczywiście to jest bardzo ważne zadanie, które przed nami stoi. Chcemy dokonać takiego realnego pomiaru, nie dlatego, że my nie wiemy, jak wygląda sytuacja, wiemy, jak wygląda rzeczywistość, wiemy, że obszary wiejskie, obszary odległe nie są uprzywilejowane, ale chcemy się zastanowić nad tym, czy możemy wypracować takie rozwiązania na bazie sieci społecznych, również różnych rozwiązań o charakterze publicznym, czy możemy rzeczywiście wdrożyć takie działania regulacyjne, żeby można było tę sytuację zmienić. I po to właśnie dokonujemy tych pomiarów i bazujemy na naszym zestawie wskaźników, żeby przygotować sprawozdania dla późniejszych decydentów, którzy będą podejmować faktyczne decyzje ustawodawcze, tak żeby już istniały właściwie gotowe ramy postępowania i żeby one nie dotyczyły tylko Meksyku, czy Brazylii, czy Kenii, ale żeby to mogły być rozwiązania wdrażane w Bangladeszu, czy tak naprawdę gdziekolwiek na świecie, wszędzie tam, gdzie po prostu społeczność się domaga swojej sieci lokalnej. A więc zastanawiamy się nad tym, jakie mogą być alternatywne mechanizmy zapewnienia rzeczywistego dostępu do internetu. I to jest na pewno jedno z takich krytycznych zadań, które przed nami stoi. Mam nadzieję, Sylwio, że odpowiedziałam na twoje pytanie i teraz już ci oddaję głos. Czy w pytaniu pojawiło się nawiązanie do phishingu, do cyberbezpieczeństwa? Nie do końca tutaj jestem pewna, czy tego dotyczyło pytanie. Tak, bardzo krótko chciałabym się do tego odnieść. Myślę, że wstrzemięźliwość seksualna nie była skuteczna w ograniczeniu epidemii HIV-AIDS. Myślę zatem, że oczywiście musimy brać pod uwagę, że ludzie mogą ucierpieć także w internecie, ale nie możemy w związku z tym w ogóle zakazać korzystania z internetu. Tak, niebezpieczeństwo zawsze tam gdzieś będzie i możemy tylko starać się to środowisko regulować w odpowiedni sposób, czy może starać się wprowadzić mechanizmy ochrony ofiar cyberprzestępców. A zatem to jest ten podstawowy element. Ale nie możemy traktować tych obaw jako wymówki do tego, aby ludziom odmawiać prawa dostępu do internetu. Dajmy ludziom ten dostęp, a potem starajmy się rozwiązywać problemy, które mogą z tego wynikać. Dziękuję bardzo. Chyba przedstawiciel UNESCO chciałby coś dodać. Czy możemy na to pozwolić? Tak, ale bardzo proszę króciutko. Mamy 30 sekund.
Dodałabym jeszcze, że musimy przyjrzeć się temu, jakie umiejętności mają użytkownicy internetu. Musimy skupić się na ich kompetencjach i uczyć ich tego, w jaki sposób, w sposób bezpieczny i zdrowy korzystać z mediów i z dostępu do informacji. Mamy różnego rodzaju mechanizmy, które mogą nam w tym pomóc. Zapraszam na stronę internetową UNESCO, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat. I jeszcze jeden komentarz. Jeżeli chodzi o kraje, które stosują wskaźniki ROM, to widzimy tam takie głosy, które mają skłonić do tego, aby postrzegać internet w kategoriach prawa człowieka. Dostęp do internetu powinien być chroniony prawnie jako prawo człowieka i powinien być traktowany jako priorytet. Także jeżeli chodzi o dostęp do grup dla grup w szczególnie trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do dyskusji na temat łączności. Myślę, że to też będzie się wiązało z tymi komentarzami, które usłyszeliśmy od uczestników, którzy biorą udział w tej dyskusji. Bardzo dziękuję, Henriette, bardzo dziękuję, Marielzo, za zabranie głosu. Chcę teraz przedstawić Państwu Carlosa Rey Moreno oraz Jay Coffin. Carlos, czy jesteś z nami? Czy mogę prosić o włączenie kamery, tak abyśmy mogli Cię zobaczyć? Miejmy nadzieję, że ekipa techniczna powiększy obraz. Tak, widzimy Carlosa, widzimy też Jane. Carlos, proszę, przedstaw się. Jane, do Ciebie skieruję taką samą prośbę. Chyba tak będzie najłatwiej. Nie chcę odczytywać długich biogramów, ale chcę powiedzieć, że cieszę się, że jesteście Państwo z nami, bo jesteście Państwo prawdziwymi ekspertami o bogatej wiedzy na temat łączności i powiązanych z nią tematów. Zaczniemy od Carlosa, następnie oddamy głos Jane, a następnie będziemy mieć czas na kilka pytań. Jeżeli ktoś z uczestników ma takie pytanie, proszę przygotować się, będzie można je zadać za chwilę. Carlos. Dziękuję, Henrietto. Dziękuję wszystkim. Cieszę się, że mogę być z Państwem. Przepraszam, jeżeli mam lekką chrypkę, bo właśnie dochodzę do siebie po ataku grypy. Mam nadzieję jednak, że uda mi się przeprowadzić moje wystąpienie. Bardzo dziękuję Henriette i Marielzie za te uwagi, które wygłosiły. Ja chciałbym tylko się do nich krótko odnieść. Nazywam się Carlos Rey Moreno i jestem przewodniczącym lokalnych sieci do spraw polityki i strategii w Stowarzyszeniu na Rzecz Progresywnej Komunikacji. Pracujemy z krajami globalnego południa, także staramy się tworzyć taki ekosystem, w którym mogą funkcjonować sieci społecznościowe. I w tej chwili współpracujemy z 16 krajami w regionie globalnego południa. Realizujemy tam 13 różnych inicjatyw, szczególnie w obszarach wiejskich. Pytano mnie o to, co można zrobić, aby zapewnić lepszą łączność społecznościom lokalnym. Mam tutaj przygotowane notatki, natomiast trzeba chyba zacząć od tego, że wszystko jest możliwe. Oczywiście tradycyjni operatorzy przyczynili się do zasypania tej, czy zamknięcia tej przepaści i wykluczenia cyfrowego, ale nie zawsze są w stanie zapewnić łączność, która będzie przystępna cenowo dla wszystkich potencjalnych użytkowników. A zatem wymagane są jakieś alternatywne rozwiązania. W tej chwili na całym świecie, na różnych terytoriach, w różnych krajach mamy takie dążenia dotyczące tworzenia ram, które umożliwią bardziej rzeczywisty dostęp do internetu. Testowane są nowe technologie telekomunikacyjne, a więc nie tylko już szerokopasmowy dostęp do internetu, ale także sieci 5G. To są takie dążenia, aby na przykład
organizować się we własnym zakresie, instalować routery, jakieś anteny, stacje bazowe, tak aby umożliwić jak najszerszy dostęp do internetu i aby ten dostęp był tańszy niż ten dostęp, który oferują tradycyjni operatorzy. A zatem mamy pewne rozwiązania, wiemy, co może się sprawdzić w niektórych regionach, w których nie sprawdza się tradycyjny model łączności. Wiemy, czego nam brakuje. Wiemy, że być może nie zawsze sprawdzają się rozwiązania dotyczące przydziału częstotliwości czy podziału widma w ramach danych technologii. Natomiast musimy tutaj oczywiście starać się tworzyć takie zasady i takie regulacje, w ramach których wszystkie społeczności będą miały znaczący i wartościowy dostęp do internetu. Cieszymy się także, że możemy współpracować z ITU i ITU tutaj także bardzo dużo robi w celu poszerzenia tego dostępu do przestrzeni cyfrowej. Jeżeli chodzi o wartościową łączność i dyskusję na ten temat, to myślę, że w tej chwili także w społecznościach lokalnych cały czas podkreśla się kwestia tego rzeczywistego, wartościowego dostępu, a więc widzimy, że ludzie chcą się uczyć, że jest zainteresowanie takimi kompetencjami i myślę, że w tym kontekście my też zaczynamy się zastanawiać, jaki jest jeszcze kolejny krok poza łącznością. Oczywiście łączność jest bardzo ważna i dużo już na ten temat rozmawialiśmy wielu interesariuszy, natomiast zaczyna sobie zdawać sprawę, że nie chodzi już tylko o infrastrukturę i samą łączność, że chodzi także o umiejętności, o treści, o język i tak dalej, a więc wszystko to, co pozwala użytkownikom rzeczywiście korzystać z dobrodziejstw internetu. Oczywiście sama łączność w wymiarze technicznym jest bardzo ważna, natomiast ważne jest to, aby zapewnić także inne elementy. A pamiętajmy, że tych elementów jest mnóstwo. Wspomnieliśmy tutaj o złożoności, o tym bogactwie i o tym, jak różnorodna jest rodzina ludzka. To także trzeba wziąć pod uwagę. I my realizujemy różne projekty, współpracujemy z różnymi podmiotami i też widzimy, że ta nasza współpraca staje się coraz bogatsza, coraz bardziej różnorodna. Jest to praca i dyskusja na temat tego, jakie treści powinny być dostępne lokalnie, jakie treści są tworzone lokalnie, jak to zrobić, aby te treści rzeczywiście były dostępne. Ale oczywiście jest szereg pytań i szereg kwestii, które naprawdę stają się coraz bardziej interesujące z biegiem czasu. Jest to debata, która cały czas się zmienia i widzimy, że mamy takie inicjatywy, które służą zapewnieniu oddolnie możliwości korzystania z dobrodziejstw internetu, a więc mamy projekty infrastrukturalne, takie projekty technologiczne także, które są realizowane oddolnie. A zatem widzimy, że te możliwości są, że pewne rozwiązania są proponowane, i my, jako przedstawiciele naszej sieci na rzecz polityki wartościowego dostępu, powinniśmy ściśle przyglądać się temu, co się dzieje, analizować sytuację, i ponieważ czasami myślę, że jesteśmy troszkę oderwani od tego, co rzeczywiście się dzieje. I Henriette wspominała o tym, że na świecie mamy ludzi, którzy nie korzystają w pełni z telekomunikacji i jej możliwości, ponieważ są ograniczeni tylko do tych opcji, które zapewniają tradycyjni operatorzy. Ale myślę, że powinniśmy przyjąć szerszą perspektywę. Musimy rzeczywiście śledzić to, co praktycznie dzieje się w terenie i pamiętajmy, że właśnie takie zasoby, które udostępniane są w sposób oddolny na poziomie społeczności lokalnych, są bardzo ważne, więc musimy starać się rozumieć tak naprawdę, czym jest dla społeczności lokalnych rzeczywisty dostęp. Myślę, że Henriette i Marielsa miały rację, mówiąc o tym, że sama łączność jest niezwykle ważna, ale musimy pamiętać, że nie chodzi tutaj o samą łączność, ale o dostęp rzeczywisty, wartościowy, który pozwala czerpać z tych bogatych zasobów i który uwzględnia różnorodność we wszystkich jej wymiarach. I chyba to trzeba podkreślić. Musimy brać pod uwagę to bogactwo, tę różnorodność, aby jak najwięcej społeczności lokalnych mogło w pełni korzystać
korzystać z technologii informatyczno-komunikacyjnych w sposób niezależny. Bardzo dziękuję, Carlos. Są pewne pytania, które pojawiły nam się na czacie. Mam nadzieję, że Carlos, będziesz mógł na nie odpowiedzieć także poprzez czat. A teraz przekażemy głos kolejnej prelegentce. Dziękuję bardzo. Niestety nie mogę osobiście być w Katowicach, ale łączę się z Państwem tutaj przez internet. Widzę Państwa na ekranie. Cieszę się, że mogę w ten sposób uczestniczyć w tej dyskusji. Carlos mówił o łączności, mówił o tym, czym się zajmują i muszę powiedzieć, że ja sama zajmuję się tymi zagadnieniami już od 20 lat. I szczególnie interesują mnie kwestie dotyczące lokalnej łączności i rozwiązań w tym zakresie. Oczywiście w te procesy zaangażowane są różne podmioty, ONZ, rządy lokalne mają bardzo wiele do powiedzenia i dużą rolę do odegrania. Musimy zawsze brać pod uwagę te lokalne warunki, aby pamiętać o tym, że chcemy wypracować pewne rozwiązania, które będą funkcjonować w danym kontekście. Ale ważne jest to, abyśmy mieli dostęp do różnych możliwości zapewniających łączność, bo pamiętajmy, że nie mamy jakiegoś jednego rozwiązania technicznego, które będzie działać jako jedyne, ponieważ mamy do czynienia z całą ludzką rodziną, która jest bardzo zróżnicowana, a zatem musimy mieć dostęp do różnych możliwości. Pamiętajmy, że zmienia się grono operatorów, zmieniają się także nasi odbiorcy, mamy nowe technologie, nowe systemy, systemy mobilne, systemy oparte na rozwiązaniach Wi-Fi. Różne nowe rozwiązania wdrażane są w Hiszpanii, w Argentynie, w Patagonii między innymi wdrażana jest technologia LTE, która szczególnie sprawdziła się w czasie pandemii, a zatem różnorodność rozwiązań, różnorodność dostępnych technologii, a także rozwiązania dostosowane do lokalnego kontekstu. To jest to, na czym nam zależy. To wszystko jest wielkim wyzwaniem. Zadano mi pytanie na temat tego, w jaki sposób wspierać te sieci lokalne i lokalne inicjatywy na całym świecie i w jaki sposób zapewniać rozwiązania w zakresie łączności, a także pytano mnie o to, jakie z tym wiążą się wyzwania. I rzeczywiście myślę, że te wyzwania dotyczą kwestii regulacyjnych. Już o tym trochę słyszeliśmy. Musimy pamiętać o tym, że infrastruktura nie jest wszędzie dostępna, więc musimy współpracować z decydentami, z organami regulacyjnymi, musimy analizować badania i opisy przypadków, tak aby ludzie pewne rzeczy wzięli pod uwagę. Musimy też pokazywać, jakie są możliwości technologii cyfrowych, aby ludzie się tych rozwiązań nie bali. Musimy współpracować w zakresie różnych rozwiązań, na przykład musimy komunikować się z opinią publiczną, jeżeli chodzi o nowe technologie, takie jak 4G czy sieci LTE, które są nowe w pewnych regionach. I pamiętajmy, że bardzo ważne jest to, aby ludzie się nie obawiali. Musimy rozwiązać ten problem i musimy przede wszystkim zapewniać różne możliwości i musimy zapewniać, aby te możliwości były przystępne kosztowo. I tutaj mówiliśmy tutaj o tym, że mamy bardzo wiele możliwych rozwiązań. Pamiętajmy, że potrzebujemy takiego zintegrowanego podejścia. Jeżeli czegoś nauczyliśmy się podczas pandemii koronawirusa, to jest to, że to nie tylko ministerstwa do spraw komunikacji czy organy regulacyjne powinny kształtować przestrzeń cyfrową, bo na przykład organy do spraw edukacji, do spraw rolnictwa, one także mogą wnieść bardzo ważny wkład w to, jak powinna być zorganizowana ta przestrzeń. One mają bogatą wiedzę, z której powinniśmy także korzystać. A więc łączność jest niezwykle ważna, jest to fakt. Na pewno lepsza łączność zwiększa PKB danego regionu lub kraju, sprzyja także włączeniu społecznemu. Jeżeli nie będziemy mogli wykorzystać różnych możliwości, które zapewniają łączność, to wtedy ta łączność nie będzie zrównoważona. Pamiętajmy, że łączność zaczyna się na poziomie lokalnym, a także zrównoważony rozwój zaczyna się na poziomie
poziomie lokalnym, a zatem musimy pewne regulacje zmieniać, szczególnie regulacje dotyczące przydziału częstotliwości, a także jeżeli chodzi o modele finansowe. Te modele finansowe muszą się zmienić. Mamy propozycje ciekawych rozwiązań, ale musimy zaryzykować. Musimy zaryzykować i pozwolić tym rozwiązaniom przyjąć się i zyskać praktyczny wymiar. Uczestniczyłam w wielu spotkaniach UNESCO, spotkaniach innych agend ONZ i zauważam, że te agendy coraz ściślej ze sobą współpracują. W ostatnich latach szczególnie mamy do czynienia z takim odrodzeniem współpracy, partnerstw i muszę tutaj podkreślić, że te właśnie partnerstwa są niezwykle ważne. Musimy współpracować w ramach różnych organizacji, w ramach społeczeństwa obywatelskiego. My wszyscy współpracujemy z różnymi rodzajami fundacji i innych podmiotów, a zatem potrzebna jest taka integracja, całościowe podejście, bo tylko to pozwoli nam pójść naprzód i wykorzystywać te rozwiązania, które są dostępne. Carlos ma szeroką wiedzę na temat takich rozwiązań i może bardzo wiele o tym powiedzieć. Te rozwiązania są dostępne. Po prostu trzeba zaryzykować i pozwolić ludziom te rozwiązania rzeczywiście wdrażać tak, aby lokalne społeczności mogły w sposób wartościowy korzystać z łączności. Na przykład lekarze pracujący gdzieś w jakichś odległych regionach świata powinni mieć możliwość szybkiego przesyłania danych do szpitali, gdzie takie dane mogą być w sposób zaawansowany analizowane. A zatem łączność pozwala nam upodmiotawiać ludzi i wtedy, kiedy ludzie czują, że mają większą moc sprawczą, dzieje się bardzo wiele dobrego. I rzeczywiście widzimy, że dzieje się bardzo dużo. Organizujemy także szkolenia między innymi w Nairobi kilka tygodni temu. Takie szkolenie się odbyło. Ustanowiono taką sieć, która miała zapewnić wymianę informacji i ta sieć została ustanowiona po to, aby ludzie mogli wymieniać się nowymi koncepcjami, uczyć się od siebie i wdrażać nowe rozwiązania. Pamiętajmy, że infrastruktury w pewnych regionach brakuje. Potrzebujemy finansowania, ponieważ zaledwie 1% organizacji dobroczynnych przeznacza fundusze na tworzenie infrastruktury, a zatem infrastruktura jest niezwykle ważna, może otworzyć wielkie możliwości, a zatem musimy ją podkreślać, tak aby można było zapewnić finansowanie dla tych właśnie projektów infrastrukturalnych. Musimy zatem pracować intensywnie, współpracować ściśle i zmieniać istniejący paradygmat. Musimy tworzyć sieci oparte na społecznościach lokalnych. Dzieje się to już w wielu krajach, między innymi w Meksyku, a także w innych regionach. W Argentynie na przykład zmienia się przepisy dotyczące powstawania sieci opartych na społecznościach lokalnych. A zatem można zmieniać regulacje, można zmieniać ramy prawne. Widzimy to też w innych krajach, w Kenii także. Widzimy, że użytkownik stawiany jest coraz bardziej w centrum uwagi i myślę, że ścisła współpraca jest tutaj kluczowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Muszę przerwać, ponieważ staram się tutaj także zaangażować w dyskusję uczestników naszych obrad, którzy korzystają z czatu. Niestety technologia nam nie do końca sprzyja. Myślę, że teraz przekażę już głos Soni, żeby wprowadziła kolejną część tej debaty, a będzie mowa o włączeniu cyfrowym. I może uda nam się te pytania, które w międzyczasie zostały zgłoszone, przenieść na koniec sesji. Bardzo dziękuję zatem za poprzednie wystąpienie i teraz już przekazuję głos Soni. A zatem przechodzimy do części dotyczącej włączenia cyfrowego. Musimy zastanowić się nad tym, jakie są alternatywne rozwiązania zwiększające łączność, co można zrobić w zakresie nowej infrastruktury i budowy sieci, jakie potrzebne są nam umiejętności. A w tej części będzie się wypowiadać Roberto Zambrana, członek wielostronnej grupy doradczej MAG, jak również Nenna Nuakan-Ma, reprezentująca fundację Web
Foundation. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o takich bardzo konkretnych rozwiązaniach, które mogą wspierać bardziej inkluzywne społeczeństwa. I może zaczniemy od Roberto Zambrany, który nam opowie o przykładach i swoich doświadczeniach z Boliwii. Boliwia pod wieloma względami jest krajem o ograniczonym dostępie do internetu. To jest taka społeczność, która pod wieloma różnymi względami jest marginalizowana, dlatego z wielkim zainteresowaniem wysłuchamy pana uwag. Myślę, że warto jest, żeby państwo wiedzieli, co my staramy się osiągnąć w ramach naszej sieci na rzecz polityki rzeczywistego dostępu. A mianowicie w 2020 roku wraz z Karimem, z kolegą z wielostronnej grupy doradczej MAG, staraliśmy się w ramach forum najlepszych praktyk ustalić, jakie są nasze najważniejsze priorytety. Właściwie zaczęliśmy tę pracę jeszcze przed pandemią COVID-19. To było dla nas bardzo ważne i wiedzieliśmy o tym, że również podczas tegorocznego szczytu IGF będziemy chcieli mówić o tym, jak to zrobić, żeby podłączyć tę jeszcze ciągle bardzo istotną liczbę osób niepodłączonych do internetu. I myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, w którym możemy się podzielić naszymi pozytywnymi doświadczeniami, bo poszukujemy takich dobrych praktyk, dobrych rozwiązań, zwłaszcza w tak zwanym obszarze globalnego południa. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy naprawdę mogli te nasze doświadczenia przekuć na konkretne rozwiązania. I oczywiście w ramach IGF też mogą państwo uczestniczyć w wielu innych sesjach, ale ten właśnie format prac sieci na rzecz polityki rzeczywistego dostępu wydaje się bardzo przydatny. W naszym przypadku chciałbym się odnieść do okresu pandemii i tutaj też chciałbym nawiązać do tego, co powiedziała wcześniej Jane, mianowicie dokonało się takie dostosowanie ram regulacyjnych po to, żeby operatorzy sieci lokalnych Boliwii mogli mieć większą elastyczność. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ jak powiedziała wcześniej Sonia, naprawdę duży odsetek populacji w Boliwii to są grupy rdzennych mieszkańców zamieszkujące obszary wiejskie, które w dużym stopniu są wykluczone i to nie tylko wykluczone cyfrowo, ale również nie mają dostępu do podstawowych usług, do wody pitnej czy do sanitariatów. I w trakcie pandemii te osoby były również wykluczone z procesu edukacji. Można powiedzieć, że tysiące dzieci nie miało dostępu do odpowiedniego systemu edukacji. Dla nas to była sytuacja krytyczna i dlatego trzeba było podjąć stanowcze działania, żeby to zmienić. I w ten sposób właśnie rozpoczęły się nasze działania na rzecz większej inkluzywności. Wiedzieliśmy, że musimy podjąć te działania niezwłocznie i myślę, że właśnie IGF jest znakomitym forum rozmów na temat takich krytycznych zmian. A teraz już przekazuję głos Nenie. Nenę myślę, że państwo wszyscy dobrze znają. Nena jest przedstawicielką Web Foundation, walczy o prawa większego dostępu do internetu, włączenia cyfrowego, rzeczywistej łączności globalnej właściwie na całym świecie i chcę zapytać teraz o twoją perspektywę. Z twojej perspektywy, w jakim miejscu się w tej chwili znajdujemy i co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby zwiększać powszechny dostęp do internetu? Bardzo dziękuję. Nazywam się Nena Nwakanma. Bardzo się cieszę, że mogłam wysłuchać głosów pozostałych panelistów. I zrobiłam sobie trochę notatek. Pomyślałam sobie, że nie chciałabym powtarzać tego, co zostało już powiedziane. I może trochę z innej strony o
podejdę do postawionego mi pytania. Mianowicie postaram się powiedzieć o tym, czego nie robić. Ostatnio przeczytałam sprawozdanie dotyczące kosztów tej przepaści cyfrowej. Ci z Państwa, którzy mnie nie znają, jestem czarnoskórą kobietą z kraju zachodniej Afryki i pracowałam z domu, zanim jeszcze w nas wszystkich uderzyła pandemia COVID-19. I teraz, czego nauczyliśmy się w trakcie pandemii? Okazało się, że my kobiety, które najczęściej jesteśmy opiekunkami i wykonujemy pracę nieodpłatną, opiekujemy się dziećmi, opiekujemy się starszymi, my nie otrzymujemy wystarczającej platformy do dzielenia się naszymi potrzebami. Dlatego te 4 minuty poświęcę na moje wnioski dotyczące przepaści nie tyle cyfrowej, co genderowej. Chcę podkreślić to, że w państwach rozwijających się mamy bardzo wiele kobiet, które nie mają dostępu, nie mają rzeczywistego dostępu do internetu i to również generuje określone straty finansowe. REACT, REACT. Zacznę, postaram się teraz Państwu wyjaśnić, co oznacza ten akronim. Ale powiem na początek też, że nie będę mówić o tym, co trzeba robić, ale czego nie należy robić. A zatem proszę nie myśleć, że dostęp, rzeczywisty dostęp do internetu to jest jakiś luksus. Proszę, abyście nie myśleli, że robicie kobietom przysługę, podłączając je do internetu. My uważamy, że to jest po prostu nasze prawo. A jeśli chodzi o edukację, owszem, chcemy kobiety wyposażać w nowe umiejętności i kompetencje. Ale proszę nie podchodzić do tego w sposób patriarchalny, w takim systemie, któremu przewodniczą ciągle mężczyźni. Musimy również mężczyznom wyjaśniać, że kobiety świetnie sobie radzą, prowadząc firmy technologiczne. A więc ja bardzo dziękuję za takie protekcjonalne podejście. A jeśli chodzi o dostęp, dostęp sam w sobie nie jest wystarczający, ponieważ musi to być taki rodzaj łączności, który pozwala na prowadzenie twórczej działalności, które pozwala na współudział w wypracowywanych rozwiązaniach. I ja od lat już walczę o takie prawa dla kobiet w ramach Fundacji Web Foundation. Jeśli chodzi o treść cyfrową, jest ona również bardzo ważna, czyli mamy te 4 literki R, czyli z angielskiego prawa, E, czyli edukacja, A, czyli dostęp oraz C, oznaczające treść. My, decydenci, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na prywatnym sektorze, który miałby wypracowywać rozwiązania dotyczące treści cyfrowych, dotyczące wielojęzykowego dostępu do internetu. Bardzo proszę, żebyśmy nie myśleli, że te treści cyfrowe powinny tylko być dostępne w podstawowych językach ONZ-u. Nie. My, ludzie tej planety, mówimy wieloma językami. A zatem mówię o prawach, mówię o edukacji, podsumowuję to raz jeszcze, mówię o dostępie, mówię o treści, a teraz przechodzę do literki T, czyli cele. Państwo wykonali bardzo wiele pracy, ale proszę nie mówić, że zasięg internetu jest na poziomie 90%. Musimy wiedzieć tak naprawdę, w jaki sposób osoby podłączone do internetu korzystają ze swojej obecności w internecie. Nie wystarczy powiedzieć, że 90% osób jest podłączonych do internetu. Nie wystarczy powiedzieć, że 100% osób jest posiadaczami kart SIM. Nie, musimy wiedzieć, w jaki sposób ludzie się łączą, jak z tego korzystają, jak to jest dla nich przydatne i ile to generuje przychodu.
A zatem raz jeszcze powiem, internet jest moim prawem, edukacja nie powinna być w rękach wyłącznie mężczyzn, ale również kobiet wykształconych. Dostęp sam w sobie nie jest wystarczający, ponieważ musi to być dostęp wartościowy, a treść musi być dostępna w wielu językach świata. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, Neno. Zawsze twoje wypowiedzi są inspirujące i naprawdę jest to dla mnie zaszczyt, że mogę z tobą pracować na co dzień. Myślę, że bardzo jasno postawiłaś sprawę, jak również Roberto Zambrana wypowiedział się w sposób bardzo klarowny. I teraz przejdziemy już do kolejnej części naszej debaty. Będzie mowa o budowaniu nowych zdolności, nowych zasobów. Musimy się niestety pospieszyć, ponieważ niewiele czasu nam zostało. Potem przejdziemy już do uwag podsumowujących. Raz jeszcze wam bardzo dziękuję. Sonio, bardzo dziękuję. Faktycznie ta ostatnia część naszego spotkania będzie dotyczyła pracy w ramach sieci na rzecz polityki rzeczywistego dostępu, która się koncentruje na budowaniu nowych zdolności w obszarze cyfryzacji. Cieszę się, że jest z nami Michugi Mwangi oraz pani dr Margaret Nyambura-Ndung. A temat jest bardzo bliski mojemu sercu, więc przekazuję najpierw głos Michugi Mwangiemu. Tylko 5 minut na wypowiedź. Bardzo prosimy o zwięzłe komentarze. Bardzo dziękuję. Nazywam się Michugi Mwangi i reprezentuję organizację Internet Society. Pracuję w dziale technologii internetowych i rozwoju. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj w gronie tak znamienitych prelegentów, którzy z pasją opowiadają o swojej misji. W ramach organizacji Internet Society priorytetowo traktujemy dostęp do internetu w tych społecznościach, które dostępu do internetu jeszcze nie mają. Staramy się budować nowe środowisko cyfrowe i uważamy, że miejscowa społeczność ekspertów technicznych stanowi trzon tego procesu rozwoju nowej infrastruktury. Potrzebujemy odpowiednio przygotowanych ekspertów do tego, aby można było ustanowić, a potem serwisować odpowiednią infrastrukturę. A zatem potrzebna jest lokalna, dobrze przygotowana społeczność, która pozwoli nam podłączyć jak najwięcej osób do sieci internetowej i z tą właśnie społecznością techniczną musimy ściśle współpracować. A jeśli mówimy o dostępie, to już o tym była mowa, że dostęp ma bardzo wiele różnych wymiarów. Zaczynamy od składników fizycznych, mówimy o koszcie, o tym, że dostęp do internetu musi być przystępny cenowo. Wydaje mi się, że Sonia o tym mówiła. Oczywiście musimy pamiętać również o tym, że ustanowiona raz infrastruktura musi być odpowiednio odporna. Niestety utraciliśmy połączenie. Może poczekajmy jeszcze kilka sekund. Prosimy też o pomoc zespołu technicznego, bo wygląda na to, że utraciliśmy połączenie z kolegami online. Aha, czyli nie mamy już w tej chwili łączności. Wygląda na to, że nawet tutaj w Polsce podczas szczytu cyfrowego IGF mamy kłopoty z łącznością. Wydaje mi się, że wczoraj ktoś już to komentował. A zatem może zrobimy sobie krótką przerwę? Czy będziemy kontynuować nasze spotkanie tutaj stacjonarnie?
otrzymałam właśnie komunikat, że będziemy kontynuować, a potem, jeżeli uda nam się przywrócić połączenie, to jeszcze wrócimy do naszych kolegów online. Ale na szczęście mamy panelistów również obecnych tutaj na miejscu, między innymi Henriette, jest z nami również pan Zhuangzu, który miał wygłosić takie podsumowujące uwagi, a zatem zapraszam pana Zhu, który reprezentuje organizację DESA w ramach ONZ-u i bardzo się cieszymy, że pan jest z nami, że mógł pan do nas dołączyć podczas tej sesji. Chciałabym również powiedzieć, że te osoby, wracamy zatem do transmisji online. Pamiętajmy, że ustanowiona infrastruktura musi mieć odpowiednią odporność. Musimy współpracować z osobami, które mają właściwe kompetencje techniczne, które będą potem operatorami takich sieci. Pamiętajmy też, że te osoby bardzo często wyjeżdżają do ośrodków miejskich, nie chcą pozostawać w regionach wiejskich, a więc musimy też prowadzić odpowiednie zachęty po to, żeby móc budować nowe zdolności w obszarze cyfryzacji wszędzie, ponieważ potrzeba dostępu do internetu dotyczy wszystkich. Chcę jeszcze powiedzieć, że takie modele budowania nowych zdolności w obszarze cyfryzacji muszą być bardziej holistyczne. Jeśli chodzi o ośrodki miejskie, mamy tam znacznie większy dostęp do osób z odpowiednimi kompetencjami, a podobne zdolności musimy kształtować w obszarach wiejskich. Żeby to było możliwe, musimy te zdolności kształtować na miejscu, w terenie. Dlatego musimy szczególną uwagę przywiązywać do naszej obecności właśnie w terenie. Bardzo przepraszam, właśnie zorientowałem się, że mam jeszcze tylko minutę, to przejdę już do podsumowujących wniosków. Chciałbym mianowicie powiedzieć, że musimy wziąć pod uwagę zarówno możliwość innowacyjnych rozwiązań, twórczego myślenia, ale także wprowadzanie takich rozwiązań, które będą trwałe, zrównoważone. I wreszcie, aby budować zdolności w obszarze cyfryzacji, musimy zaangażować miejscowych interesariuszy. Musimy bazować na miejscowych zasobach. Nie chcemy, żeby to była elita importowana z ośrodków miejskich, tylko chcemy takie zdolności kształtować właśnie na miejscu, w terenie. Bardzo serdecznie już dziękuję, bo mój czas się skończył. Bardzo dziękuję. To oczywiście przykra funkcja, że muszę odbierać głos, ale czas nam się już skończył. Przekazuję głos Margaret. Postaram się z Państwem podzielić swoim ekranem. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w tym panelu. Ja jestem przedstawicielką afrykańskiej inicjatywy PRIDA. I już przechodząc do wcześniejszego pytania, postaram się opowiedzieć o tym, jakie są cele naszych prac. Może powiem tak, że PRIDA obejmuje takie trzy ścieżki prac. Mamy ścieżkę przyspieszoną. Ta ścieżka przyspieszona dotyczy budowy najważniejszych takich kluczowych zdolności w państwach afrykańskich. I mamy jeszcze dwie inne ścieżki, które dotyczą wzmacniania istniejących już struktur internetowych oraz trzecia ścieżka wiąże się ze współpracą z decydentami i dyplomatami, a więc jest to taka współpraca na poziomie bardziej dyplomatycznym. Chcemy się upewnić, że uczestniczymy w globalnych procesach, które się toczą, że mamy swój udział w wypracowywaniu globalnych standardów.
Pokażę zaraz, w jaki sposób prowadzimy nasze prace w ramach PRIDA. Pierwszym krokiem było przyjęcie strategii działania, aby zdefiniować pewne braki, które mamy, jeżeli chodzi o budowanie kompetencji. Na tej podstawie stworzyliśmy strategię, a także plan działań. Chcemy pracować z partnerami na poziomie krajowym, a więc to są partnerzy z społeczeństwa obywatelskiego, z mediów, z sektora publicznego, z systemu publicznego. I tutaj, jeżeli chodzi o głównych partnerów, to głównie chodzi nam o współpracę z Ministerstwem do Spraw Komunikacji. Chcemy także współpracować z regulatorami na poziomie regionalnym. Także prowadzimy współpracę z konkretnymi podmiotami. Chodzi nam o to, aby zapewnić, że nasz program będzie realizowany w sposób praktyczny, że te inicjatywy nie pozostaną tylko wirtualne. Prowadzimy też współpracę na szerszą skalę w ramach struktur zrzeszających różne kraje na naszym kontynencie. Co udało nam się do tej chwili osiągnąć? Przede wszystkim podkreślamy, aby w naszych projektach uczestniczyły osoby obu płci. Chcemy tutaj zapewnić proporcje rzędu 50-50. Dbamy także o różnorodność pod względem wieku. Chcemy angażować w nasze inicjatywy zarówno ludzi młodych, jak i starszych. Oni wszyscy muszą być reprezentowani w przestrzeni cyfrowej. Powinni mieć możliwość dzielenia się poglądami i opiniami. Chcemy do każdej kwestii podchodzić z różnych perspektyw. Co do tej pory udało nam się wdrożyć? Opracowaliśmy cały program działania. I tutaj w przygotowaniu tego programu uczestniczył szereg partnerów. Organizowaliśmy już pierwsze kursy, w tym kursy skierowane do osób, które będą edukować kolejne grupy, i chcemy także oczywiście przekazywać konkretne kwestie, ale chcemy też omawiać szerszy kontekst i w naszych działaniach również skupiamy się na tym, jakie są skutki podejmowanych działań na poziomie lokalnym. Współpracujemy z partnerami z różnych obszarów, w większości krajów w naszym regionie. Jaka jest obecna sytuacja? W 2020 roku, po wybuchu pandemii koronawirusa, wspieraliśmy szereg krajów, w tym Mauretanię, Maroko, a także Madagaskar, Egipt i inne kraje, i tam właśnie realizowaliśmy pierwsze inicjatywy szkoleniowe, które skierowane były do różnych grup, różnorodnych pod względem płci, wieku i innych aspektów. Ponownie w 2021 roku wsparliśmy kolejne 8 państw, tam również zorganizowaliśmy właśnie takie szkolenia i tutaj w tym przypadku współpracowaliśmy między innymi z takimi krajami jak Nigeria czy Liberia, a także inne kraje. A zatem nasze inicjatywy skierowane są do ludzi z różnych krajów i na różnych poziomach. W tej chwili możemy powiedzieć, że udało nam się przeszkolić duże grono uczestników w ramach 23 sesji szkoleniowych. Nie wiem, czy mam jeszcze czas, czy też nie, ale odwołam się jeszcze do kwestii płci. Widzimy, że podczas naszych szkoleń wśród uczestników mieliśmy 28% kobiet, 72% mężczyzn. Jeżeli chodzi o osoby, które zdały egzamin i uzyskały certyfikat, to było ich 26%. Natomiast na kursy zapisało się o wiele więcej osób, natomiast nie wszystkie uczestniczyły do końca w całym szkoleniu. Tak jak wspominałam już, mamy także takie programy, w ramach których szkolimy trenerów, którzy będą potem pracować z kolejnymi grupami w różnych regionach Afryki.
A teraz przyjrzyjmy się rezultatom naszych prac. Tak jak wspomniałem, właśnie stworzyliśmy grupę trenerów, szkoleniowców, którzy będą szkolili kolejne grupy. Zaangażowaliśmy w nasze działania przedstawicieli sektora publicznego, ponieważ wiemy, że kwestie zarządzania internetu to są kwestie, o których nie można mówić bez udziału przedstawicieli tego sektora. Staramy się poprzez nasze działania eliminować przepaść cyfrową, ponieważ uważamy, że jest to niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o wyzwania, to już mówiliśmy o tym wcześniej. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby zapewniane treści były dostępne dla wszystkich i to jest niezwykle ważne wyzwanie. Chcemy także poszerzać naszą sieć tak, aby udostępniać konieczne informacje różnym grupom ludzi, także różnym grupom zawodowym. Bardzo dziękuję. To tyle z mojej strony. Przekazuję głos pani moderatorce. Dziękuję bardzo. Nie wiem chyba, co teraz powinniśmy zrobić, ponieważ mieliśmy mieć krótki czas na wymianę zdań, ale wydaje nam się, że to chyba się nie uda. Oddaliśmy głos prelegentom i chyba teraz poświęcimy chwilę na odpowiedź na pytania, które pojawiają się w oknie czatu. Są też pytania, które zostały zadane w innych językach, ale to mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać ten problem. A zatem oddaję ci głos. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie dyskusja. Tak, to dobry pomysł. Niestety będziemy musieli podjąć decyzję odgórną, ponieważ niestety nie mamy czasu na dyskusję. Mam lekki pogłos w głośnikach. Czy mogę poprosić o wsparcie zespołu technicznego? Czy teraz słyszysz lepiej? Doskonale. Ze względu na ograniczenia czasowe, które są poważne, mamy czas na tylko krótką rozmowę, krótką dyskusję. Musimy zatem podziękować wszystkim za udział w tej bardzo interesującej dyskusji. Mam nadzieję, że dyskusja ta będzie toczyć się dalej poprzez czat, poprzez różne kanały komunikacji internetowej, także w ramach prac IGF. Ale teraz chciałabym poświęcić kilka minut na zakończenie tego panelu na to, aby oddać głos panu Yuang Zhu, który reprezentuje DESA i pragnę też wykorzystać ten czas, aby podziękować za pracę wszystkich osób zaangażowanych w organizację IGF. Szczególnie chciałabym podziękować panu Yuang Zhu i chciałabym poprosić pana o komentarz na temat tego, czego pan się dowiedział i jakie sugestie mógłby pan przedstawić, jeżeli chodzi o dalsze prace sieci na rzecz polityk rzeczywistego dostępu. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego, co najważniejsze, czyli chciałbym podziękować Oriet, tobie, Sylwii, Pedro, a także wszystkim pozostałym członkom sieci za to, że tak znacząco angażują się w pracę tej grupy. Widzimy, że nasza dyskusja obejmuje bardzo wiele istotnych aspektów. Wcześniej podkreślano przede wszystkim łączność, ale głównie była to dyskusja na temat aspektów technicznych. Natomiast nie poświęcano wystarczająco dużo uwagi takim zagadnieniom, jak właśnie na przykład opracowywanie wartościowych treści, edukacja w celu przekazywania i kształtowania odpowiednich umiejętności cyfrowych. A zatem bardzo serdecznie dziękuję za to, że obecnie także ten aspekt jest poruszany. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do prac
sieci na zasadzie wolontariatu. Dzisiaj pojawiła się taka sugestia, aby IGF, czy osoby organizujące szczyty, wsłuchiwały się także w głosy osób, które nie należą do struktur ONZ, a zatem myślę, że to jest też wartościowa uwaga. Myślę, że powinniśmy ponadto koncentrować się na konkretnych przypadkach, na opisach najlepszych praktyk i zastanawiać się nad tym, co powinniśmy robić wspólnie, aby wdrażać pewne konkretne działania, tak aby zapewnić jak najszerszemu gronu ludzi rzeczywisty dostęp do internetu. Myślę, że Państwa działania mają także taki element twórczy, a więc nie chodzi tutaj, aby powielać pewne koncepcje, ale aby tworzyć nowe podejścia i nowe pomysły, które będzie można wdrażać w praktyce. Uważam, że powinniśmy opracować konkretne rekomendacje, ale muszą one być bardzo konkretne. Tutaj słyszeliśmy podczas tej konwersacji takie głosy dotyczące tego, że powinniśmy nawiązywać globalne sojusze, globalną współpracę, która pozwoli wykorzystać dostępne zasoby. I rzeczywiście widzimy, że to już się dzieje, ale naszym podstawowym celem powinno być zapewnienie rzeczywistego dostępu do internetu, szczególnie tym ludziom na świecie, którzy tego dostępu nie mają. A pamiętajmy, że 34% ludności na całym świecie nie ma dostępu do internetu, a więc musimy zaangażować odpowiednie zasoby w to, aby taki dostęp stworzyć, ale także, aby wykształcać odpowiednie umiejętności, które pozwolą korzystać z tych dobrodziejstw. Myślę, że tak będzie i mam nadzieję, że będziemy prowadzić nasze dyskusje i że Państwo także będą z nami współpracować, abyśmy mogli wdrażać te postulaty w praktyce. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Doceniamy Państwa wsparcie i dziękujemy za to bardzo mądre przesłanie, które będzie przyświecać nam w pracy w przyszłości. Niestety nie mamy już czasu na więcej. Musimy zakończyć tę dyskusję. Pragnę podziękować mojej współmoderatorce oraz współprzewodniczącej Sieci na Rzecz Polityk Rzeczywistego Dostępu. Dziękuję za tę pracę zespołową. Dziękuję także wszystkim innym zaangażowanym w nasze prace. Proszę z nami zostać albo wyjść na krótką przerwę, ale wrócić do nas na kolejną sesję, która będzie dotyczyła wielojęzyczności w internecie. Jesteśmy dumni z tego, co robimy w tym zakresie. Chciałabym także podziękować członkom całej sieci. To dla nas zaszczyt móc z Państwem współpracować i mam nadzieję, że spotkamy się także na kolejnej sesji i będziemy także kontaktować się online. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy byli z nami przez internet. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia. Bye everyone.